Siema, dzisiaj sobie zagramy w gierkę, która nazywa się Distrained. Jak opisuje opis w sklep na Steamie, jest to gra typu psychologiczny horror 2D. Więc teoretycznie mamy się bać. Czy będziemy się bać? Zobaczymy. Gierka jest za darmo, jeśli ktoś chciałby mieć tę gierkę, wystarczy przypisać ją do konta Steam. Za darmo jest edycja Deluxe od razu. Więc link w opisie. Jak ktoś chce zgarnąć gierkę za friko, to przypisuje ją do konta Steam i ma ją na zawsze. Gierka jest po polsku, z tego co zobaczyłem w opcjach tutaj. To opcja, język napisów jest polski. I klikamy sobie nową gierkę. To nas pisze plik zapisu, tak. I zobaczymy, z czym to się je. I czy rzeczywiście będziemy się bać. Moje człowieczeństwo było na sprzedaż. Okej. Okay. I je sprzedałem. W tamtym momencie moja dusza zaczęła gnić. To moja historia, ale historia długa. Korytarz. Jesteśmy w korytarzu, ok? Idziemy. Mogę kliknąć? Dopiero co przyszedłem. Dobra. Przepraszam. Szukam pani Godwin. Nie ma tu nikogo takiego. Odejdź stąd. To chyba nie tu, ok? Idziemy dalej. Kolejne drzwi. Jest ktoś w domu? Kto tam? Nie, nie, ona mieszka obok. Okej, okay, dziękuję, do widzenia. Czyli obok, więc tutaj. Szukam pani Godwin, czy to właściwy adres? Nie, spadaj. Okej. Okay. Mógłbym przysiąc, że ona tu gdzieś mieszka. No teoretycznie musi tu mieszkać, bo obok tamtej. Teoretycznie. Okej. Okay. Co my teraz możemy zrobić? A, tak bez wątpienia. To muszą być któreś z tych drzwi. No dobra, tutaj byłem. Śmierdzi tu zgniłym mięsem. To chyba nie są właściwe drzwi. Mi się wydaje, że to będą te pierwsze. Pachnie ciastem z borówek. To musi być to mieszkanie. A jednak to! Mówiłem panu, że ona tu nie mieszka. Wiem, że to pani. Mogłaby mnie pani wpuścić? Kropki. Przepraszam, proszę wejść. Wbiliśmy się na chatę do pani Godwin. Nie ma laska? Może jakieś pieniążki dla mnie? Czy pani, wiem. Przykro mi, ale muszę to zrobić. Nie mógłby pan mi dać trochę więcej czasu? Spłacę dług, jeśli dacie mi jeszcze tydzień. Proszę, przykro mi. Robię to z bólem serca, ale muszę zająć pani mieszkanie. Ale gdzie się podzieje? Pod most! Tam jest dużo miejsca. To mieszkanie to wszystko, co mam. Przykro mu, bla bla bla, to mieszkanie przywołuje tyle wspomnień, rozumiem. Och, gdzie moje maniery, czy pan ma ochotę na herbatę? Napiłbym się kawy. Okej, okay. Dawaj kafej. Dawaj kawa, laska. O, może trochę... Tam głośniej gierkę, powinno być git. Muszę się tu porozglądać, skoro i tak czekam bezczynnie. Okej, okay, sprawdźmy co my tu mamy. Drzwi. Okej. Okay. Jakiś obrazek, z którym nic nie można zrobić. Jakieś szmaty wiszą. O, krzesełko. Obujane krzesło. Każda babcia ma takie. Moja nie ma. Co za kłamstwo. A, to tyle. Z rozejrzenia się. Już się rozejrzałem. Okej. Okay. Mogę teraz stąd wyjść, nawet jakbym chciał. Czy to oznacza, że ona zamknęła drzwi i nas uwięziła? To zdjęcie ślubne pana i pani Godwin. Domyślam się, że teraz jest w dowoł. O rany, nie powinieneś jej wywalać z mieszkania, jak jest w dowoł, gościu. Nie było światełko. Halo! Ej, krew jakaś. What the fuck? Co się stało? Lol? Było dziwne. Skończyła jej się kawa. Posłuchaj, musi się pani wyprowadzić do końca miesiąca. Bardzo mi przykro. Kropeczki na mnie już pora, zdrowia życzę. Poczekaj, mu dziękuję. Może, jeżeli tylko. Nieważne. Opa złociutki. To ona powinna tak do nas mówić. A popłakała się. Ale miętka laska. Miętka faja. Okej, okay, jesteśmy z powrotem na korytarzu. Co mam zrobić na tym korytarzu? Halo. Chcę stąd wyjść? O, to co? Przycisk nie działa, ale prąd raczej jest.
What? Okej. Wywaliło drzwi. To pewnie, bo to jest na pewno najgorszy pomysł. Jestem tego pewny. Ale chodźmy tu. Problem jest taki, że to jest gierka 2D i w gierce 2D niby troszkę czary przechodzą, ale koniec końców to nie jest ten strach, jakby był w gierce 3D. Okay, nie ma tu nic ciekawego. Nie zapisuję twojego postępu automatycznie. Aha, czyli to są punkty zapisu. Takie obrazki. Czemu tu jest ciemno? Ja nic nie widzę, halo. O kurde, dobra. Co tu się stało, halo? Co jest? Seria lubi się powtarzać. Pieprzyć to. Fuck? Nie wszedłem gdzieś. Boję się. Znowu gdzieś wszedłem. Zimno. Jestem w jakiejś łazience. Mieszkanie 213. Znalazłem kostkę lodu. O, mamy ekwipunek nawet. Kozak. No dobra. Aha. Okej, mam kostkę lodu. Na elementach otoczenia. Spoko. Próbuję użyć kostki lodu na wannie. Nie odłożę jej tu. Nie idzie. Okej. No nie potrzebuję więcej kostek lodu, ewidentnie. Dobra, wychodzimy w kibelku, może coś? Ktoś robił kupę? A nie, czy ktoś... nie chce mu się po prostu sikać. Okej. Nie będę namawiał. Sprawdźmy dalej. Co to do diabła było? Nie wiem. Stary piekarnik. Ta, stary pijany w piekarniku. Dobra. Nic tu nie ma. A może kanapa albo zasłony. O, ja poszedłem. Aha, wyszedłem tutaj. Okej, okay, wróćmy. A nie, tu już byłem. No dobra, to wychodzimy stąd. Po prostu. I nie weszliśmy tutaj chyba. A, bo tutaj potrzebuję klucza. Okej, okay, chwila. Czy ja mogę iść gdzieś dalej? Nie mogę. To jakieś dziwne dźwięki. Ja potrzebuję klucza. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. I spróbujmy zrobić coś innego. A, tu jest tylko ta notka. Wejdźmy tu. I tu rozumiem jest łazienka, tak? W łazience nie było klucza, teoretycznie. Ładnie są kostki lodu tylko. No i tyle. Kupy nie chcę robić. Coś mało, nic tu nie ma. Dlaczego nic tu nie ma? Stary piekarnik. Co ja tu jeszcze muszę zrobić? Nic nie mogę więcej zrobić. Może muszę się gdzieś wrócić. Ale nie wiem, czy ja się chcę gdzieś wracać. Jestem na korytarzu z powrotem. Mogę tu wejść? Nie mogę. Też nie mogę. No i tu też nie mogę. Co demon zrobić w takiej sytuacji teraz? Światło się jakoś bardziej zaświeciło, mam takie wrażenie. Dobra, czyli chodźmy znowu tutaj. Zgaduję, że może mam coś zrobić z tymi kostkami lodu. Kostka lodu na drzwi to nie będzie najlepszy pomysł dla tego typa. Aha, a może na to? Nie. Chodźmy do kuchni. W kuchni coś mogę zrobić z tymi kostkami lodu. Do piekarnika? Aha. Jest kluczek. W środku kostki lodu był, naprawdę? Lul. Okej. I teraz wejdziemy do tych drzwi. Czy coś stało na tych drzwiach? Ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Otworzyłem drzwi. Okej. Okay. Dźwięki. Dobra, czyli skrypt się załadował. Pełno klasycznych horrorów. Okno jest zabite deskami.
Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. Giełda, ekonomia, handel. Jest tu sporo książek o pieniądzach. Okej. Tutaj oczywiście nic nie ma. Znalazłem książkę. Horror. Co w tym wypadku? Po co mi ta książka? Może muszę ją odłożyć tutaj? Nie. Okej. Nie bardzo rozumiem, co muszę zrobić z tą książką. O! Znalazłem książkę o finansach. A, czyli muszę po prostu... Oh fuck. Ja nie chcę tam iść, naprawdę. Znalazłem książkę o finansach, którą muszę odłożyć na tamtą półkę, ale tu zgasło światło. Okej. Okay. Kurwa, te dźwięki są naprawdę creepy. Ja pierdolę. Nic tu nie widać, no dlaczego? O, się wystraszyłem. O, fuck. A to było dziwne. Nie ma nic złego w przestrzeganiu prawa. Dobrze postąpiłeś, synu. Wkrótce będziesz jednym z nas. Dziękuję panowie. Jesteś gotowy zarobić niezłe pieniądze. Pieniądze! Daliście ludzi do wywalenia, zostały tylko dwa nazwiska. Zajmij ich domy w imię prawa. No, przyjmiemy cię do naszej spółki. Okej. Okay. Ale mają pieniądze, szkupca. To było smutne i szczęśliwe. Dobra, gierka zapisana, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Przy okazji możecie zostawić suba, łapę w górę oraz napisać, czy chcielibyście więcej odcinków z tej gierki. Więc do zobaczenia i elo.